Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dziś chciałem Wam przedstawić drugą moją topkę najfajniejszych gier, które grałem w 2023 roku. Przy czym tym razem będą to gry, które nie wyszły po polsku, które wyszły po angielsku, nie zostały wydane w Polsce. Poprzednia topka była z grami, które w Polsce ukazały się po polsku. Podobnie jak poprzednio, nie wiem czy widzieliście poprzedni film, będę chciał o tych grach powiedzieć tylko w kilku zdaniach. Ponieważ o większości tych gier można znaleźć materiały na moim kanale, więc dłuższe filmy będziecie sobie mogli obejrzeć właśnie przy okazji tych pozostałych filmów, a dzisiaj chciałbym Wam te gry przedstawić. Kolejność jest totalnie losowa, taka jak mi się po prostu wyciągną te gry spod stołu, więc to nie jest top 10 w kolejności gier. Więc pokażę Wam, jakie 10 najfajniejszych gier moim zdaniem zagrałem sobie w 2023 roku, które niestety po polsku nie wyszły jeszcze, ale może któryś wydawca się skusi, któryś z nich po angielsku, znaczy po polsku zostaną wydane. Pierwsza gra, Race to Draft, totalnie gra dla mnie niepozorna, bo gra, która bazuje na Wyspie Kotów. Wyspa Kotów no po polsku wyszła, Race to Draft, taka luźna kontynuacja Wyspy Kotów, nie ukazała się po polsku. Gra, w której musimy uratować koty z płonącej wyspy i dokładamy sobie na tą wyspę karty z różnymi takimi kształtami, troszeczkę właśnie jak w poliemino, w tetrisowatych, i musimy z nich układać ścieżki dla różnych kotów. Grałem w tą grę solo. Jest to taka bardziej gra łamigłówka, bo macie książeczkę z różnymi zagadkami, macie konkretne koty, konkretny układ tam między planszy i musicie te koty jakoś tam doprowadzić do wyjścia. Grałem w to solo, grałem w to właśnie z dorosłymi, grałem w niezliczoną liczbę razy w to z moją córką, której gra się strasznie podobała, ponieważ jest to gra kooperacyjna. Wszyscy gracze wspólnie kombinują, każdy ma swoje karty w ręce i dokłada je sam, ale wspólnie dyskutujecie, dywagujecie, jak te karty podokładać, jak te koty ratować. Bardzo fajna gra logiczna i solo, i dla starszych, i gra rodzinna. Właśnie można szczególnie z dzieciakami sobie pograć, ponieważ gra jest kooperacyjna, więc nie gracie przeciwko sobie. Świetna, świetna pozycja, dla mnie zaskakująca, bo Wyspa Kotów była spoko, ale po tej grze się nie spodziewałem, że to będzie jakiś taki hit, a u mnie w domu był to na pewno jeden z większych hitów 2023 roku, czyli Race to Draft. Pozycja numer dwa, wyciągnę coś tutaj wielkiego. Będzie to, oczywiście widać, że są to same pudełka, bo to są ogromne gry, jak miał to wszystko dźwigać, to by mi chyba ręka odpadła. Role Player Adventures. Gra, na którą się bardzo długo czaiłem i która nie jest wprawdzie jakąś nowością, nie wyszła w tym roku, ale ja w tym roku pierwszy raz miałem okazję w nią zagrać. Gra, która wyszła już jakiś czas temu, na którą się gdzieś tam czaiłem. Bardzo lubię roleplayera, czyli grę, jakby w którym w świecie roleplayera dzieje się adventures. W roleplayer utworzyliśmy sobie po prostu bohaterów gier fantasy, jakby czy bohaterów fantasy. Robiliśmy im różne statystyki, rzucając kośćmi. A w roleplayer Adventures mamy kampanię, przygodówkę. Jest to jak bardziej gra, powiedzmy trochę paragrafowo. Mamy takie grube książki, akapitów, paragrafów, po których sobie skaczemy, ale z planszą, figurkami, kartami. Super przygodówka fantasy, bardzo fajnie wykonana. Jest to masa tekstu, masa czytania, więc gra jest bardzo językowo zależna. Ogry Games planują wydanie polskiej edycji. Mam nadzieję, że w 2024 roku im się uda. Ale Roleplay Adventures, jeśli lubicie przygodówki, fantazy, ale takie bardzo oparte na historii, gdzie ta mechanika jest drugorzędna, a trzon stanowi najważniejszą część, właśnie stanowi tekst, historię, wasze wybory i decyzje, które podejmujecie podczas gry. Roleplay Adventures, bardzo, bardzo super przygodowa gierka. Teraz wyciągnę tutaj numer 3, kolejne wielkie pudło, Hoplomachos Victorum. Hoplomachos wyszły dwie części w tym roku. Wyszła wersja remaster, która jest no, zremasterowaną edycją poprzednich gier z serii Hoplomachos, czyli gier o gladiatorach, gdzie tłuczecie się z innymi gladiatorami na arenie. Takie skirmiszowe gry, takie bitewne trochę. Ale Hoplomachos Victorum jest to gra tylko i wyłącznie solo dla jednego gracza, gdzie wcielacie się gladiatora, który musi pokonać jakieś tam wielką bestię. Będziecie podróżować po świecie, zdobywać nowych gladiatorów, którzy będą wam pomagać. Będziecie zwiększać swoje statystyki i będziecie się bić na takich właśnie neoprenowych, małych polach bitew z innymi gladiatorami, z jakimiś potworami, bestiami. Pięknie gra wydana, jak to u Cheap Theory Games, bardzo fajna rozgrywka, super mi się przyjemnie grało. Jest tutaj właśnie taka kampania, ale w pełni regrywalna, bo macie różnych tych bossów finalnych, z którymi możecie walczyć, różnych gladiatorów, w których możecie się wcielać. Jeśli lubicie gry o Cheap Theory Games, no to moim zdaniem nie ma się zastanawiać, chociaż wiem, że ta gra nie masz takiej renomy jak czy Two Men Bones, czy tam Cloud Spire na przykład, ale mi Hoplomachos Victorum szalenie się podobało. Dużo bardziej niż Remaster, który jest grą wieloosobową z wariantem solo, a to jest gra tylko i wyłącznie dla graczy solo. Gra numer 4, ja tutaj może wyłowię. Ups, coś mi spadło. Wyłowię Septimę. Septima, gra euro od Mind Clash Games, w której wcielamy się w lidera wiedźm, który stara się zostać nową głową, nową septimą wszystkich wiedźm na świecie. Gra euro,
pięknie wydana, pięknie zilustrowana, będziecie chodzić po lesie, zbierać zasoby, leczyć pacjentów w wioskach, uczyć się nowych czarów. Z dodatkiem możecie się zamieniać w wieżaki. Nie najbardziej popularna gra Mind Clash Games, nie najbardziej renomowana gra na Mind Clash Games. Dużo ludzi ma zastrzeżenia, że gra jest losowa, nawet na BGG wyszedł jakiś oficjalny wariant, który tą losowość niweluje. Można grać sobie solo przeciwko Czarnej Wdowie. Super gra. Grałem w to bardzo dużo razy. Mi ta losowość jakoś specjalnie przeszkadza i bardzo, bardzo mi się w Septimie dobrze grało. A wizualnie to jest no majsterszyk, jedna z najładniejszych gier na pewno, jaka wyszła. Może nawet najładniejsza w 2023 roku. Także Septima, pozycja numer 4. Wezmę to, co spadło przed chwilą. Pozycja numer 5. Power Plants. Kolejna mała gierka, gra, która była zaskoczeniem, w której budujemy sobie magiczny ogród z roślin, różnych roślin. Jeden wspólny ogród budują wszyscy gracze. Ale jest tutaj super mechanika, że w zależności od tego, jaką mamy różne typy roślin, które różne rzeczy robią, i w zależności od tego, w jakie miejsce dołożymy tą roślinę naszą nową, ona albo aktywuje swoją potężną moc, albo słabszą moc wszystkich innych roślin dookoła. Mamy tutaj area control, bo mamy skrzaty, które kładziemy na tych roślinach, które konkretne poletka właśnie kontrolują. Niepozorna gra, bardzo mi łatwo między zasadami, z ogromną regrywalnością. Macie tu bardzo dużo różnych typów roślin, jeszcze w swoich wariacjach takich łatwiejszych, trudniejszych. W jednej grze wykorzystujecie tylko 5, z tego co pamiętam. Super, super, Power Plant, super, jest to wariant solo, gdzie gracie właśnie nie na punkty, tylko gracie z przeciwnikiem, czy wieloosobowo, czy solo. Niepozorna gra, bardzo się dziwię, że w Polsce nie została wydana, bo edycja Kickstarterowa jest w ogóle bardzo ładna, czy ta edycja Deluxe, bo macie drewniane właśnie te różne roślinki, które sobie dokładacie. Taki trochę abstrakt, trochę area control, Power Plants, bardzo fajna gra. Numer 5. Pozycja numer 6 będzie taka dosyć specyficzna, bo jest to tylko góra pudełka magnetyczna. Gra Kinfire Chronicles, gra, która też mnie zaskoczyła, bo ja o tej grze przy okazji, to jest gra kickstarterowa, przy okazji Kickstartera za dużo nie słyszałem. Gdzieś mi tam w ogóle umknęła, dopiero potem zwróciła moją uwagę, kiedy była już prawie gotowa i tam była rozsyłana do, czy była już gotowa i rozsyłana była do wspierających. Jest to gra kampanijna, gra fantasy, gra przygodowa. Tylko, że jest bardzo fajnie wymyślona i bardzo fajnie zrealizowana, bo każdy scenariusz ma swoje dedykowane pudełeczko, każdy bohater ma dedykowane pudełeczko. Rozłożenie tej gry to jest migiem, rozkładacie, wyciągacie odpowiednie pudełeczko ze scenariuszem i gracie. Jest tutaj i przygoda, i chodzicie po miastach, i macie eksplorację taką, że jakieś wyborów dokonujecie na kartach, ale macie też bitwy, bitwy z różnymi potworami, które wyglądają trochę jak taki właśnie mały skirmisz, że jest książka z mapkami, konkretny scenariusz wam mówi, na której stronie otworzyć. Macie tam jakiś układ plansz, jakieś tereny, jakieś potwory waszych bohaterów. Jest tutaj i deck building, zagrywanie różnych kart akcji. Nie słyszałem wcześniej za bardzo o tej grze wiele. W Polsce myślę, że w ogóle Kingfire Chronicles nie jest specjalnie popularna. Gra jest bardzo fajna, jedna właśnie z fajniejszych takich gier kampanijnych, przygodowych. Plus właśnie bardzo szanuję czas gracza. Jak nie macie dużo czasu na gry kampanijne, gdzie musicie godzinę rozkładać, grę godzinę potem chować, tutaj bardzo szybko się rozkłada, bardzo szybko się chowa, a jeden scenariusz zajmuje godzinkę, tam nie wiem, półtora powiedzmy, więc też spokojnie w wolnym czasie można rozegrać. Ale ja mówię, pudełko jest magnetyczne, dlatego że górna część pudełka to jest po prostu plansza gry, którą rozkładacie sobie na stole. Siódma pozycja, Monster Hunter World, grę, którą miałem okazję poznać pod koniec 2023 roku. Gra oparta na znanej serii gier komputerowych Monster Hunter, w której jesteście łowcami wielkich bestii, potworów, taka gra fantazy, i walczycie z różnymi wielkimi stworami, byście mogli atakować, pozyskiwać zasoby, części tych potworów po to, żeby tworzyć bronie. Jest to taki boss battler, każdy potwór, potwory są tutaj cztery, ale w pięciu różnych, że tak powiem, wariantach. Pięknie wykonane, ogromne figurki potworów. Każdy potwór ma swoją talię ataków, zachowuje się inaczej. Taki właśnie boss battler. Wy macie tych swoich łowców, będziecie zbierać zasoby, będziecie sobie tworzyć nowy ekwipunek podczas gry. Można rozegrać kampanię, gdzie musicie walczyć po prostu różne bitwy z tymi różnymi potworami po to, żeby tego najrzadszego, najpotężniejszego gdzieś tam pokonać na końcu. Albo możecie rozgrywać pojedyncze potyczki, gdzie macie konkretnych łowców, konkretnych ekwipunek i konkretnego potwora, którego musicie pokonać. Wizualnie gra może nie jest jakimś hitem, bo jest tutaj bardzo dużo gotowych grafik wziętych z gry komputerowej, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, bardzo, bardzo przyjemna gra. Taki właśnie boss battler, jeśli lubicie gry, w których jesteście bohaterami i macie potyczki, tłuczecie się z jakimś wielkim potworem i na tym głównie polega rozgrywka, no to Monster Hunter World jest grą fajną dla was. To jest jedna podstawka, była jeszcze druga podstawka, była jeszcze jedna kampania kickstarterowa, która działa się bardziej, tam fabuła już takiej mroźnej krainie, także tych różnych Monster Hunterów jest sporo. Jeśli macie okazję zagrać, to polecam.
Gra numer 8, Voidfall. Najtrudniejsza, najbardziej skomplikowana, najcięższa ze wszystkich gier, które miałem okazję zagrać w 2023 roku. Gra świetnie zaprojektowana, masą zawartości. Można grać solo, kooperacyjnie, można grać kompetytywnie. Ja to Voidfalla właściwie można powiedzieć, że liznęłem dopiero, bo tak naprawdę dopiero w grudniu w niego więcej pograłem, ale no zrobił na mnie piorunujące wrażenie, ogromne wrażenie i to jest taka gra, którą po zagraniu siedzi wam w głowie i macie takie poczucie, że zagraliście w bardzo, bardzo dobrą, super zaprojektowaną grę. Solo jest świetnie zaprojektowane, bo nie gracie z żadną skomplikowaną automą Davida Turczego, tylko gracie na zasadach wieloosobowych, plus dodatkowo macie jakieś takie karty kryzysu, z którymi musicie walczyć. Zresztą film jest na moim kanale, to sobie możecie zobaczyć. Jeśli lubicie gry ciężkie, skomplikowane, ale też mega miodne, przyjemne, mózgożerne, no to właśnie Voidfall od Mindclash Games jest moim zdaniem najlepszą grą euro, w jaką miałem okazję zagrać w 2023. Gra 4X niby na papierze, ale jest tutaj, mówię, no bardziej to jest euro niż 4X, ale Voidfall super, super gra. Chociaż mówię, głowa boli na myśl o rozkładaniu, które zajmuje bardzo długo, na myśl o wszystkich zasadach, które są rozłożone na trzy różne książeczki, trzy różne instrukcje, ale Voidfall jest bardzo, bardzo super zaprojektowaną grą, no i bardzo przyjemną w rozgrywce po prostu, tylko ciężką i zajmującą dużo czasu. Gra numer 9 to będzie gra Distilled, czyli znowu euro, o dziwo. Mówię o dziwo, bo jednak zawsze preferuję gry przygodowe, a tych gier euro jednak troszeczkę u mnie jest na tej liście. Distilled, gra, w której będziemy rozwijać naszą destylarnię. Takie euro raczej lżejsze, różne rodzaje trunków, różne rodzaje alkoholi. Będziemy ten alkohol tworzyć, dodawać cukier, drożdże, różne specjalne składniki, beczki. Będziemy to butelkować, będziemy to sprzedawać. Pięknie gra też wydana, bardzo funkcjonalne inserty, tacki, wszystko. No taka właśnie mówię, zasady są dosyć proste, ale jest tutaj też bardzo dużo tematycznie fajnych rzeczy, różnych stawek w instrukcji. Tłumaczony jest właśnie cały proces destylacji, tworzenia różnych trunków, alkoholi. Także Distilled z takich lżejszych, na pewno nie jest to kaliber Voidfalla, takich lżejszych gier euro. Bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe zaskoczenie i pięknie wydana, i bardzo fajna rozgrywka. Także specjalnie jeszcze dodatek do niej zamawiałem z alkoholami gdzieś tam z Afryki. Także Distilled, też się bardzo dziwię, że nikt się na to nie skusił, nikt tego w Polsce nie wydał, bo gra ma bardzo dobre opinie, po prostu Paverson Games tworzą teraz jakąś nową grę, Luther też będzie na Kickstarterze. Aż się dziwię, że ten Distilled żadnego wydawcy nie skusił, bo takich eurogier właśnie lżejszych, bardzo ładnie wydanych jest bardzo, bardzo spoko. I gra numer 10, i tak jak tam nie było żadnej tutaj chronologii, to muszę powiedzieć, że Uprising jest moją grą 2023 roku ze wszystkich gier, które wyszły w Polsce, nie w Polsce, po angielsku, po nie wiem, chińsku, rosyjsku, polsku, jakiemukolwiek. Najlepsza gra, w którą miałem okazję w tym roku zagrać. Gra fantasy 4X, pięknie wydana, standisy, walka o terytoria, walka z jakimiś przeciwnikami. Jest to gra kooperacyjna 4X, gdzie gramy przeciwko Legionowi, czyli Imperium, to jest jedna frakcja. Gramy przeciwko Hordzie, która naciera jak niczym w grze o tron, ci biali wędrowcy z jakichś tam lodowych krain. Mamy questy, mamy ekwipunek, mamy różne frakcje asymetryczne. Do tej gry wyszły dwa dodatki już z kolejnymi frakcjami, kolejnymi przeciwnikami, potworami, z Nemesis, czyli takimi bossami, przeciwko którym walczymy. Ale głównie u podstaw jest to właśnie gra 4X, gdzie mamy różne jednostki, tworzymy sobie armię, stawiamy sobie wioski, walczymy o terytoria i staramy się pokonać tych przeciwników. Jeśli gracie więcej osób, to wszyscy gracze, każdy gra inną frakcją i współpracujecie razem. Genialna, rewelacyjna, miodna i super, super gra. Też nie wydana w Polsce, żadnej zapowiedzi nie było, ale to jest mój na pewno numer jeden w ogóle planszowy 2023 roku. No i znajduje się oczywiście w topce tych gier, które po polsku niestety w 2023 roku nie wyszły. I to jest moje top 10 gier, które wyszły po angielsku, w które grałem, które nie ukazały się w Polsce. Jak już mówiłem, o każdej z tych gier dłuższy materiał jest na moim kanale. Wydaje mi się, zerkam o wszystkich chyba, może Power Plant nie ma, ale nie pamiętam, ale o wszystkich chyba jest. Także zachęcam do obejrzenia tych dłuższych filmów, jeśli któraś z tych gier was zaciekawiła. I proszę was ponownie, napiszcie mi w komentarzu, jakie gry w tym 2023 roku sprawiły wam najwięcej przyjemności. Gry możecie napisać też te, które w Polsce nie wyszły, no bo pod filmem z grami w top 10, w top 10 gier, które wyszły w Polsce, prosiłem was o podanie gier właśnie tych, które wyszły w Polsce, a tutaj możecie podawać gry, które w Polsce nie wyszły, a które gdzieś tam zdobyliście, mieliście okazję zagrać, gier z Kickstartera, gier gdzieś tam kupionych na Zachodzie, na jakichś targach, na SN. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Bardzo dziękuję za uwagę, zostawcie w górę, jeśli film wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak zawsze. Odwiedźcie mnie na Twitterze, Facebooku, Instagramie również. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć!